Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moim gościem Joanna Nawrot, Wrocławskie Forum Osiedlowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy już stricte o wyborach do rad osiedli, które 17 października zostanie wybranych 786 radnych do 48 osiedli. No właśnie, teraz zacznijmy od samego początku, czyli jak można zostać radnym. Należy zebrać 15 podpisów, najlepiej osób sobie znanych, czyli sąsiadów, bliskich, znajomych z osiedla, którzy poprą naszą kandydaturę. Mhm. I tu jest forma taka, że można indywidualnie pójść z tą listą 15 podpisów, bądź zgłosić na tą listę grupę. I dokumenty odpowiednie, wszystkie potrzebne do kandydowania, znajdują się na BIP-ie. W zakładce Wybory do Rad Osiedli 2021. Także to jest wszystko dostępne, każdemu wydrukować, złożyć w komisjach wyborczych, mhm. które już w tej chwili zaczną za moment funkcjonować. Do 17 września należy złożyć wszystkie te dokumenty. Tego jest dużo, należy się bać tej papierologii, że tak powiem? Nie, to są proste rzeczy, jeżeli czegoś nie wiadomo, podane są w internecie numery telefonów, tam panie to wszystko pomogą rozwiązać te problemy, aczkolwiek nie powinno być żadnych, bo są proste pytania, bez żadnych jakichś tak szczegółowych, jak przy spisie powszechnym, więc nie ma się czego obawiać. A jeżeli chodzi o predyspozycje, takie miękkie, jakie musi być no to jednak... Tego jest znacznie chyba więcej niż samych dokumentów. Zdecydowanie. No na pewno trzeba mieć przede wszystkim chęć do tej pracy. Tak bardzo jak się teraz wielu osobom nie chce, tak bardzo trzeba chcieć. Mhm. Należy mieć taką otwartość na wszystkich. Pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Stając się radnymi, nie jesteśmy radnymi tylko tych naszych 15 osób z tej listy, mhm. czy swoich sąsiadów najbliższych. Jesteśmy radnymi dla całego osiedla. Czyli tutaj obojętnie kto do rady przychodzi, należy go i wysłuchać, i należy brać pod uwagę jego zdanie i jego potrzeby. Mhm. Niektóre akcje, niektóre rozmowy no nie zawsze są takie miłe i zgodne z tym, co sam radny myśli. Niemniej jednak no, trzeba mieć to poczucie takiej elastyczności taką, którą trzeba mieć ten kontakt z ludźmi i być otwarty na ludzi. Przede wszystkim ludzi trzeba lubić, bo bez tego to w ogóle nie ma pracy z ludźmi. A zgodzi się pani, że jeżeli już się raz wpadnie w ten wir bycia radnym osiedlowym i tym społecznikiem, to już trudno z niego wyjść? Tak, zdecydowanie wtedy zmieniają się chromosomy i zaburzenia, tak, genetyczne są, zdecydowanie, ale to nie wynika z takiego potrzeby rządzenia, jak ktoś kiedyś powiedział. To wychodzi z tego, że człowiek jednak zdobywa pewne doświadczenie i z każdym rokiem stajemy się mądrzejsi. I chyba to jest to, że coraz łatwiej nam się pracuje wtedy w tej przestrzeni. Już nie szukamy gdzie, już wiemy gdzie i tylko jest kwestia jakiejś dynamiki pracy, czy też nawet jeżeli przychodzą nowi ludzie, to przekazanie im swojej wiedzy to jest najlepsze, co może być, czyli są doświadczeni radni i nowi, młodzi. Mhm. To jest fantastyczne połączenie, bo nowi przychodzą zawsze z nowymi pomysłami, z jakąś energią i ta dynamika cała pracy i to wszystko zupełnie inaczej wygląda, rozszerza się wachlarz jakby takich w ogóle wyjście do mieszkańców się zmienia. Mhm. Są różni ludzie na osiedlu, mają różne potrzeby i ci nowi ludzie przychodzący na ogół przychodzą z jakimiś właśnie nowinkami. To bardzo ubogaca pracę i kontakt z mieszkańcami. A jeżeli chodzi o to, jak działa już sama Rada Osiedla, mam tutaj na myśli samych radnych, którzy się na tą Radę Osiedla składają. Jak ważne jest to, żeby wyście się lubili, znali, dogadywali? To znaczy, czy Rada Osiedla może działać dobrze, jeżeli między wami nie będzie takiej przysłowiowej chemii? Powiem tak, nie musi być chemii. Najważniejsze jest to, że mamy jeden cel. Celem jest praca dla mieszkańców, ale nie dla siebie. Każdego ten cel może być inny. Oczywiście, każdy inaczej na to patrzy, każdy z nas jest inny i to jest też istotne. Rady osiedla mają czasami takie zgrzyty i są takie, docierają się szybciej lub wolniej. Nie ma rady osiedla bez konfliktów, nie wierzę w to po prostu. My nie musimy się kochać ani lubić, my musimy umieć razem współpracować. Dobrze jest, jak się dzielimy na jakieś grupy czy też komisje w Radzie Osiedla, gdzie każdy pracuje nad tym zakresem, w którym czuje się najlepiej, najpewniej i który czuje, bo dobrze się robi to, co się czuje najlepiej i umie. Dlatego mimo wszelakich konfliktów, myślę, nie należy się zniechęcać.
jak ja to mówię, róbmy swoje po prostu. No, cel nadrzędny i to jest istotne, tak w polityce, w życiu, jak w małżeństwie, wszędzie, prawda? No, te kompromisy, na które musimy chodzić. No, na pewno jest to duża taka szkoła, ważna w ogóle umiejętność współpracy, to zdecydowanie uczy Rada Osiedla, to trzeba mieć też dużo cierpliwości czasami. Aczkolwiek no, nie róbmy z tego jakichś takich, nie straszmy się, bo to nie trzeba. Mhm. Oczywiście, każdy pracuje po swojemu. A jeżeli chodzi o samych wyborców, jak można głosować na radnych? 17 października głosujemy na radnych, wybieramy, każda rada, każda są, jest, ma określoną ilość radnych. Możemy głosować na jedną osobę, ale również możemy głosować na ilość osób w danym okręgu, w którym głosujemy. Mhm. U mnie na przykład na Osobowicach jest 13 osób, 13 radnych, ale już w moim drugim okręgu Rędzin jest tylko dwóch. Mhm. Więc mieszkańcy Rędzina głosują na dwie osoby, ale mieszkańcy Osobowic na aż 13. Nie muszą głosować na 13, ale aż do 13 osób mogą wybrać. Więc dobrze głosować na grupy, które czasami komitety różne startują takie, tworzą się z tej okazji. No, najważniejsze jest jedno i myślę, że to, żeby nie upolityczniać tych wyborów i nie robić z tego jakichś rozgrywek politycznych. Bo my nie idziemy tam tworzyć polityki. To jest ostatni przyczółek demokracji i szanujmy to, że tam polityka nie wchodzi. Mhm. Ja będąc przez dwie kadencje przewodniczącą Rady Osiedla, przy pierwszej sesji prowadzonej już ze składem zaprzysiężonych radnych, mówiłam, i poglądy religijne, jak również polityczne zostawiacie za każdym razem wchodząc do tej sali. Nigdy nie bawiliśmy się w politykę, aczkolwiek oczywiście wiadomo, że ona ma wpływ na wiele rzeczy, na funkcjonowanie, po prostu żyjemy w świecie, nie jesteśmy wyalienowani jacyś i nie patrzymy na wszystko z boku. Ale jednak tu jest mój apel do wszystkich, nie bawmy się w politykę w radach osiedla, nie warto tego psuć, co jest, bo to jest duży potencjał, to właśnie, że nikt nie ma obaw, że tam są jacyś ludzie, którzy nie powinni tam być, prawda, bo robią sobie przedbiegi na przykład przed Radą Miejską czy przed polityką na wyższych szczeblach. Tutaj też warto wspomnieć o informacji dla mieszkańców, że do 11 października musimy się zapisać, dopisać do rejestru. Nie ma obowiązku w tej chwili osoby, które chcą głosować. Nie mają obowiązku być zameldowanym w danym okręgu, miejscu, osiedlu. Ale niemniej jednak muszą być dopisane, jeżeli w tym miejscu chcą głosować, to muszą być dopisane do listy wyborców. I to możemy zrobić w Urzędzie Miejskim do 11 września. Jest to bardzo istotne. Również wszystkie szczegóły i procedury są na BIP-ie, tam przy głosowaniu również opisane jest, jak to należy zrobić, całą procedurę dopisania się. Zresztą telefon ten wrocławski 71 ile tam jest? 7 tych siódemek? 7. Tam wszystkie informacje, tak, doskonale, tam można spytać o szczegóły, jak to zrobić, gdzie, w którym miejscu. Mieszkańcy zdają sobie sprawę z ważności rad osiedli i tej całej wspólnoty? Myślę, że coraz bardziej. To kiedy 12 lat temu po raz pierwszy startowałam do Rady Osiedla, to niektórzy nie wiedzieli po pierwsze, gdzie jest siedziba, a po drugie, że w ogóle taka rada istnieje i jakie ona ma kompetencje i co może. Ta nasza praca zostaje coraz bardziej zauważona i myślę, że coraz więcej fajnych ludzi przychodzi, takich naprawdę zdecydowanych i wiedzących, po co przychodzi. W tej chwili są różne szkolenia, niektórzy robią różne pogawędki informacyjne, co jest zakresem pracy radnego, co jest, jakie są potrzeby i tak dalej. Należy się wsłuchiwać w te informacje, bo to jest cenne w późniejszym czasie do tego, żeby podjąć tą decyzję i wystartować, żeby nie być zdziwionym. Ten rok chyba też przełomowy, mija 30 lat od uchwalenia samorządów i podziału Wrocławia na osiedla. Symboliczny moment? Tak, fantastyczny. Tym bardziej, że ja osobiście pamiętam tą chwilę, więc no, nie wiem, kiedy to minęło, ale tak, 30 lat temu przestały działać w przestrzeni Wrocławia przynajmniej dzielnice, zaczęły osiedla. I no, to jest taka fajna, okrągła rocznica i dobrze się kojarzy, także
Myślę, że jeżeli wytrzymaliśmy 30 lat, to i przetrwamy następne dekady i będziemy się rozwijać, bo to jest ważne. To jest, trzeba pamiętać o jednym. Radny to jest człowiek z danego miejsca, z danego osiedla, z danej przestrzeni, który dla dobra ludzi najbliżej tu i jakby mieszkańców osiedla działa. Więc on ma najlepszą wiedzę na ten temat. Co jest potrzebne, jeżeli się wsłuchuje w głosy mieszkańców, sąsiadów, to wie też, czego oczekują inni od niego. No tutaj trzeba pewnych takich, na pewno, tak jak mówię, powtarzam, trzeba otwartości na człowieka. Czyli w tym miejscu apelujemy do wzięcia udziału w wyborach do rad osiedli. Tak, i do zgłaszania się na kandydatów do radnych, żeby ludzie mogli wybrać, to ludzie wybierają nas. Także warto się zaprezentować, może czasami niektóre rady robią takie spotkania, może samemu zrobić na osiedlu spotkanie, w którym mieszkańcy będą mogli zadawać pytania i samemu można wiele rzeczy się wtedy nauczyć, bo to bardzo ciekawe są spotkania, tak, z mieszkańcami, są bardzo pouczające. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Joanna Nawrot. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.